Mojka, moi kochani czytelnicy! Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, rozlosowane zostaną nagrody przewidziane w moim konkursie. Zanim jednak dojdziemy do losowania, chciałabym Wam opowiedzieć pokrótce o miejscu, w którym się znajdujemy, a mianowicie za mnie. Dokładniej opowiem Wam o tym za tydzień w piątek, jednakże skupmy się dzisiaj na kilku detalach tego małego pomieszczenia. Taką małą saunę można znaleźć niemal w każdym tradycyjnym fińskim domu. W tym miejscu siada się, w miejscu, w którym ja siedzę, kładzie się stopy. Po mojej lewej znajdują się gałązki brzozowe. Okłada się nimi, aby lepiej ukrwić ciało oraz aby bardziej się pocić, przez co toksyny usuwane są o wiele łatwiej z organizmu. Po mojej prawej znajduje się elektryczny piecyk wraz z kamieniami, które nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Tradycyjnie w saunie fińskiej polewa się te nagrzane kamienie wodą przy pomocy chochelki, a woda znajduje się w cebrzyku. Jak widzicie, oba narzędzia są metalowe, ale posiadają drewniane rączki. Jest to spowodowane tym, że przy tak wysokich temperaturach każdy metal bardzo się nagrzewa i mógłby spowodować poparzenie. Z tego też powodu nie zakłada się do sauny kolczyków, łańcuszków czy bransoletek, a także innej biżuterii. Warto dodać, że w dawnych czasach w saunie rodzono dzieci. Ale jeżeli jesteście ciekawi innych szczegółów dotyczących sauny, zapraszam serdecznie za tydzień w piątek, a w tym momencie przejdźmy do konkretów, czyli do losowania. W cebrzyku posiadam losy, na których wypisane są imiona i nazwiska wszystkich 12 osób, które zakwalifikowały się do losowania. Teraz wybiorę 3. 1. 2. Pośród tych 3 osób wybiorę właśnie osobę, do której powędruje pierwsza nagroda dodatkowa. Tą osobą jest Boska Sokołowska. Mam nadzieję, że widać. Serdecznie gratuluję. Drugą osobą jest Anna Rutkowska. Moje gratulacje! A teraz to, na co zapewne większość z Was czekała. Nagroda główna, czyli wszystkie słodycze z obrazka, wędruje do Gosi Jackowskiej Poloch. Moje serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, jak również wszystkim czytelnikom mojego bloga. Naprawdę, bardzo się cieszę, że czytacie, że bierzecie udział, komentujecie, lajkujecie, szerujecie. I tym podobne rzeczy. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że jesteście i mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele, wiele takich konkursów z równie słodkimi nagrodami. Do zobaczenia!